Witam Państwa po raz drugi. Znajdujemy się przy schronie amunicyjnym Marszowiec. Proszę Państwa, powstał on w latach 1913 do 1914. Charakteryzuje się on konstrukcją kamienno-ceglaną, strop betonowo-stalowy. W środku, proszę Państwa, było jedno pomieszczenie, w którym były dwa okna z kratami, są do tej pory dwa okna z kratami pancernymi. W środku była ścianka działowa, gdzie był przedsionek i część właściwa. Drzwi były zrobione, drzwi były pancerne, dwuskrzydłowe. I do tego jeszcze krata z konstrukcji stalowej. W środku ścianki działowej znajdował się otwór strzelniczy. Natomiast na ścianach znajdowały się nisze na oświetlenie zakrywane szybą, ponieważ oświetlenie było lampami naftowymi. Jak widać, proszę Państwa, no, ten schron jest jeszcze w dość dobrym stanie. Niestety nie jest przygotowany do zwiedzania. Może kiedyś go zobaczymy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam następnym razem. Następny mój punkt to będzie Szaniec. Dziękuję, do zobaczenia.